Witam serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj Wam powiem, jak rozwiązać znany dość problem, znany pewnie większości czy części z Was, a mianowicie brak możliwości odpowiedzi na komentarze w YouTubie. Mnie to się przydarzyło, niestety, ale poradziłem sobie z tym. Sprawa jest tak, jeżeli ktoś posiada Google+, to zazwyczaj jego właśnie dotyczy ten problem. I co trzeba zrobić? Znaczy, zanim cokolwiek zrobicie, to powiem Wam tak, że jeżeli potrzebujecie swojego Google+, swojego konta, macie tam kontakty, macie jakieś strony i używacie tego na co dzień, nie róbcie tego, bo niestety jakiś problem jest tego typu, że jeżeli zrobicie to, co Wam zaraz za chwilę powiem, to później ciężko będzie to konto przywrócić do użytku i musicie pisać do odwołania do Google. Także tak, jeżeli mówię, nie używacie tego konta, nie jest Wam potrzebne, to możecie zrobić w ten sposób. Wchodzicie na ustawienia swojego konta Google, na swój profil, i tam musicie ten profil niestety usunąć. Czyli usuwacie swój profil Google+, pamiętajcie, nie usuwacie całego konta Google, bo sobie robicie bałaganu, czyli usuwacie tylko i wyłącznie Google+ profil i jego zawartość. Także to usuwacie, później zamykacie przeglądarkę, wchodzicie, otwieracie ją jeszcze raz, wylogowujecie się z YouTube'a, czyścicie wszystkie ciasteczka z YouTube'a, czyli wszystkie ciasteczka, które dotyczą YouTube'a, musicie wyczyścić. Później znowu restartujecie przeglądarkę, czyli zamykacie ją, odpalacie od nowa, wchodzicie na YouTube'a i logujecie się. I w tym momencie powinno wszystko działać. Działa to w 90% przypadków. Czasem się nie udaje, natomiast w większości, powiedziałbym, przypadków to działa i pomaga. Nie pomogło. Ja Google Plus akurat konta nie używałem, miałem je, bo miałem, także nie ma problemu. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem, mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym bez problemu i miejmy nadzieję, że YouTube tak czy inaczej dość szybko to naprawi. Problem jest dość znany już od jakiegoś czasu, także no na razie nic w tym kierunku się nie dzieje. Także to tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam.